Sponsorem programu jest Energa, elektrownia Ostrołęka. To Twe oczy, jasno senne zielenią, są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną miętą, bo maścią. Ja w twoich ramionach nieistotny dysonans, deszcz szczęścia strzał na przepaści. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam, że ja się tego wyrzekam. 24 wykonawców zaprezentowało się podczas półfinału Ostrołęckiego Festiwalu Piosenki Talent. Do finału 10 już edycji konkursu zakwalifikowało się 10 uczestników. Szefem i pomysłodawcą Ostrołęckiego Festiwalu Piosenki Talent jest Tadeusz Kowalewski z klubu Oczko Ostrołęckiego Centrum Kultury. Pierwszy etap to jest casting, wyłaniamy osoby, które się zgłaszają. Mamy formułę i regulamin festiwalu taki, nie zmieniliśmy go od 10 lat, no bo jeżeli byśmy zmienili formułę, musielibyśmy zmienić jakby festiwal. No myślę, że może nadejdzie taki czas, że trzeba będzie tę formułę poszerzyć, uatrakcyjnić. Wszystko w życiu podlega zmianom, wszystkie talent showy również ewoluują, rozszerzają swoją formułę, starają się większe grono ludzi wciągnąć i zainteresować tym. Ale póki ta formuła obowiązuje do tej pory tak, jak obowiązuje, to jest eliminacja, gdzie młodzież w wieku 13-17 lat przychodzi, od tak prezentuje się. Pierwsze takie jury wyłania po takim przesłuchaniu głosowym. Zakwalifikuje, ile osób przyjdzie ciekawych, przechodzą. I później ja przejmuję tak pałeczkę i z tą grupą osób, która jest zakwalifikowana do drugiego etapu, pracuję, aczkolwiek repertuar jest wyłącznie domeną wykonawców. Oni sami wybierają to, co słuchają, to, co chcą wykonać. Także można by tu mieć zastrzeżenia, że ten repertuar nie zawsze jest jakoś tak atrakcyjny i znany powszechnie, no ale młodzież tego widocznie słucha i to prezentuje, to jest ich cechą, że oni mają sami wybrać. Ja nie narzucam repertuaru, trzymam się od repertuaru jak najdalej, bo chcę poprzez repertuar również pokazać to w nich, co w nich jest. Niech oni sami zmuszą jakby swoją wrażliwość do poszukiwania repertuaru. I także ja przygotowuję tylko stronę techniczną tego koncertu, żeby on już miał jakąś oprawę, żeby to brzmiało no, w takich warunkach, żeby już publiczność mogła w miarę rozkoszować się tą wokalistyką. W Ostrołęce nie ma zbytnio nawet okazji, żeby gdzieś młodzież mogła się popisać, czy spełniać swoje takie, no, można to nazwać małe marzenia, żeby gdzieś zaśpiewać na scenie,
czy pokazać po prostu swoją wrażliwość muzyczną czy teatralną. I dlatego myślę, że to jest przydatne. Kiedy serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając im szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myślę sobie, moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas postać, dając pięknym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myślę sobie, moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Śpiewać, bardzo lubię śpiewać. Piosenki wybierałam w sumie to sama, chociaż zapewne z pomocą mojego taty. Ja się znam, serce pnie, we dwie pnie, a już się wie, że to właśnie ty, tylko ty. Trzeci znak, piosenki dwie, co się wplata w sen, złoty syn. Poziom jest bardzo zróżnicowany, repertuar też jest bardzo zróżnicowany. Mamy tutaj przekrój od jakiejś poezji śpiewanej do bardzo ostrego rocka i to jest bardzo pocieszające, że tak różnorodne gatunki się mieszczą w tym konkursie. Ja jestem pełen nadziei, myślę, że mam swoje typy i ta dziesiątka finałowa będzie naprawdę mocna. Will you stay with me? Will you be my love? I'm the children run out of the sun.
Ostatecznie po wysłuchaniu blisko 50 utworów jury wyłoniło finałową dziesiątkę. Laureaci wystąpią w maju podczas obchodów Dni Ostrołęki. Remember when we were such fools and so convinced and just too cool. No, 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 no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I give anything. When someone said, "Count your blessings now," you'd be long gone. I guess I just didn't know how. I was all wrong. Then you knew better. Still you said forever and ever. Who knew? Sponsorem programu była Energa, elektrownia Ostrołęka.